Cześć, jestem Nefren, a przed Wami poradnik do Malgoroka w wersji heroicznej. Na tę walkę będziemy potrzebowali dwóch tanków, dwóch healerów oraz 6 DPS-ów. Jeśli nie znacie tej walki z normala, polecam się z nią zapoznać, macie teraz w rogu ekranu adnotację z linkiem, ja natomiast tutaj skupię się tylko i wyłącznie na nowościach, które pojawiły się w wersji heroicznej. A więc zaczynamy. Różnic tutaj nie ma wielu, natomiast są bardzo znaczące i moim zdaniem jest to z tych dotychczasowych walk najtrudniejsza przez te właśnie drobne szczegóły. Pierwsza rzecz, w tej pierwszej fazie pojawia się ad, który nazywa się Living Corruption. Ten ad będzie pojawiał się za każdym razem, kiedy jakiś gracz dostanie Seismic Slam. No i dokładnie w tym miejscu właśnie, gdzie gracz stoi, będzie pojawiał się ten ad. Ten ad mocno nie bije z mele, normalne ma agro, nie ma żadnych umiejętności specjalnych, natomiast ma aurę, która jest bardzo denerwująca, to znaczy w zasięgu 8 yardów od tego ada jesteśmy spowolnieni aż o 75% i o 75% spowolniony jest czas kastowania, czyli po prostu co trzeba zrobić. Tego ada trzeba jak najszybciej stankować, żeby tank go stankował pod bossa i tam pod bossem, żeby został zjechany. Oczywiście on nie może stać przy healerach czy przy casterach, no bo logicznym jest, że po prostu będzie im te kastowanie czarów bardzo, ale to bardzo spowalnia, więc ściągamy go szybko pod bossa i tam go niukujemy. On ma tam 4 miliony z kawałeczkiem, więc po prostu powinien w ciągu kilku sekund umrzeć. Druga rzecz, znacznie gorsza, nazywa się Orb of Corruption, to się pojawia co 3 sekundy na dziesiątce, dwie pojawiają się co 3 sekundy, to są takie te kulki, które widzicie teraz na ekranie. One są dlatego wkurzające, że po pierwsze będą do końca walki, czyli jeżeli taka kulka się pojawia, ona nie znika. I druga rzecz, którą ta kulka robi, to jest to właśnie najgorsza. Kiedy dotkniemy takiej kulki, tracimy naszą tarczę, którą daje nam Ancient Miasma, czyli tracimy tą całą tarczę, tego shielda i oprócz tego dostaniemy troszkę obrażeń. Nie są duże, ale dostaniemy obrażenia. Najgorszym faktem jest to, że będzie z nas zdjęta tarcza. To znaczy, kiedy na przykład będziemy musieli wbiec w Imploding Energy i nie będziemy mieli tarczy, to na 100% praktycznie umrzemy. I ważne jest właśnie, żeby na przykład chodząc w te fioletowe plamy, czyli tą energię, żeby omijać te kulki. I tutaj właśnie się rodzą problemy, że będzie nam czasami ciężko do tych kulek dotrzeć, bo trzeba będzie jakoś zygzakiem biec i tak dalej. Oczywiście możemy sobie odpalić jakiś cooldown, który nas zabezpieczy przed tymi obrażeniami, natomiast tak czy inaczej tarcza zostanie nam zdjęta zawsze, kiedy dotkniemy takiej kulki, więc to jest naprawdę największy problem. One są dosyć losowe, ale mam takie wrażenie, że czasami spawnują się jakoś tak bliżej gracza. Czyli ja na przykład jako ranged robiłem tak, że starałem się stać dosyć blisko bossa, że tutaj bardziej się spawnowały. No, żeby mieć potem to z tyłu miejsce do poruszania się, ale to mówię, to też nie jest reguła, czasami potrafiły się pojawić za plecami, czasami nie wiadomo gdzie tak naprawdę. Czasami były z jednej strony planszy, było ich bardzo, ale to bardzo dużo, jak teraz widzicie na przykład, a z innej znowu o wiele mniej. No i kiedy dochodzimy do fazy Blood Rage, kiedy już normalnie możemy leczyć, właśnie to jest dobry moment, żeby te kulki wszystkie wyczyścić, czyli używając jakichś cooldownów, które nas zabezpieczają przed obrażeniami, typu Jana Deterrence na przykład, i jeszcze mając pasek z inżynierii, można bardzo szybko oczyścić całą planszę. Oczywiście inne klasy również mogą, używając swoich cooldownów, które zabezpieczają przed obrażeniami, no i teraz to warto robić, ponieważ można wtedy podleczyć. A dlaczego czyścimy to w tej fazie, a nie stakujemy się przy bossie? Ponieważ tutaj troszkę inaczej to wygląda. Jest jedna drobna różnica. Otóż w tej fazie mieliśmy na sobie debuffa, który nazywał się Displaced Energy i kiedy go otrzymywaliśmy tam po kilku sekundach, on wybuchał. Tylko teraz różnica jest taka, że kiedy mamy na sobie tego debuffa, jesteśmy zrutsowani, czyli nie moglibyśmy odejść ze stacka. Oczywiście można użyć umiejętności, które nas uwalniają, typu Master's Call u Huntera i tak dalej, no ale nie każdy je ma i nie zawsze mamy na nich cooldown, może się trafić tak, że będziemy mieli tego debuffa na przykład dwa razy pod rząd i wtedy byśmy nie mogli odbiec z grupy. Więc tak naprawdę tutaj metodą na tę fazę jest to, żeby wszyscy byli rozproszeni, żeby właśnie sobie nawzajem nie zadawali obrażeń tym debuffem, kiedy będzie wybuchał, natomiast tankowie będą musieli przyjąć te wszystkie obrażenia, które powoduje Blood Rage. I tutaj naprawdę to jest moment, kiedy tankowie muszą zachować wszystkie swoje defensywne cooldowny, kiedy właśnie healerzy muszą im pomagać i tak dalej. Kiedy jeżeli tylko coś jest w rajdzie, co może nam zmniejszyć te obrażenia fizyczne, warto tego używać, ponieważ te obrażenia będą naprawdę masakryczne. Szczególnie trzeba będzie się skupić na tym tanku, który ma już staki tego debuffa od bossa, żeby po prostu przetrwał. No i tak wygląda, jeżeli to chodzi o taktykę. Teraz wykonanie, tak jak powiedziałem, z tymi kulkami jest bardzo losowo. Czasami, mówię, zdarzały się po prostu takie próby, że ktoś nie mógł wbiec w tą fioletową energię i wybuchała, po prostu za dużo było kulek po drodze, albo trzeba było cooldown zużyć, a potem go nie było, żeby przebiec i tak dalej. Troszkę jest losowości w tej walce, ale da się to wyćwiczyć naprawdę. To już nagrywam ten filmik, kiedy zabiliśmy bossa drugi raz i no te próby już takie były szybkie, po kilku udawało się go zabić. Tak jak mówię, no najważniejszą rzeczą jest unikanie tych kulek, ponieważ kiedy na przykład jako ranged ja dostałem Seismic Slam i mam pełną tarczę, czyli tego shielda na zielono, Seismic Slam praktycznie zdejmuje go na czerwono i jeżeli na przykład wtedy wejdziemy w kulkę, no to będzie bardzo słabo, tak jak tutaj zobaczcie, mam mało HP, reszta to jest tarcza. Tutaj pamiętajmy o tym, że w tej fazie nie możemy kogoś wyleczyć, możemy mu nałożyć shielda, ale jeżeli na przykład wejdę w kulkę i stracę shielda, mam mało HP, którego nie da się podleczyć teraz, więc to jest to ryzyko. Sama ta energia fioletowa, kiedy w nią wchodzimy, również bardzo dużo zabiera. A jeżeli ktoś nie wejdzie w taką, to już jest w ogóle praktycznie wipe. Czasami da się przeżyć, jeśli mają wszyscy shielda.
No ale to jest 600 tam, nie wiem, 600 do 700 tysięcy na cały raj wtedy. Więc to są bardzo duże obrażenia. Zdarzało się, że wybuchło i przeżyliśmy, no ale lepiej tego nie sprawdzać. A więc cały czas, kiedy tylko są fioletowe te plamy energii, wchodzimy w nie. Kulek tych małych omijamy, unikamy ich. A kiedy będzie Blood Rage, czyli ta druga faza, po prostu możemy wtedy je sobie jak najszybciej na cooldownach wyczyścić, żeby ta plansza jakaś była, powiedzmy, no, żeby dało się jakoś na niej ruszać. No i to było na tyle, jeśli chodzi o tę walkę. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, łapce w górę, jeśli filmik Wam się przydał bądź podobał. No i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!